starań zarówno lekarzy, jak i nas. Bo ja powiedziałam, gdyby mi lekarze wtedy powiedzieli, żebym stanęła na głowie, to bym stała. Mimo tego, że nie potrafię. Gdyby mi powiedzieli, że mam wisieć, to bym wisiała. Zrobiłabym wszystko. Ale się nie dało. I Krzysiu, jako że jest górnikiem, nawet nie zdążył na poród, bo był na dole. Co było wtedy najtrudniejsze? Dla ciebie, Krzysiu. No, wiesz co, to cała sytuacja była bardzo trudna i no to, że nie mogłem nic zrobić. Musieliśmy żyć razem dla Agnieszki, która potrzebowała nas. Potrzebowała Kasi, potrzebowała mnie. Bo ja wstawałam w sumie tylko po to, żeby Agnieszkę zaprowadzić do przedszkola. Wracałam do mieszkania i albo kładłam się spać, albo płakałam. Starałam się chować mój smutek, tak żeby dziecko nie widziało. Ale ona mnie kiedyś znalazła w tym smutku, w tym moim płaczu. I ona do mnie przyszła, i trzyletnie dziecko przyszło do mnie, zabrało moje ręce sobie na twarz i mówi: mamusiu, proszę cię, kochaj mnie. Oglądaj serial Rodzina jest super. Premiera już w niedzielę o 20:00 na YouTube.